Zastanawiałem się, czy jak otrzymałeś telefon z propozycją udziału w programie, to czy zgodziłeś się po prostu, wiesz, od razu w tej pierwszej sekundzie? Właśnie, że nie. Nie zgodziłem się od razu w pierwszej sekundzie, aczkolwiek to nie był telefon, tylko mail, aczkolwiek się trochę nad nim pochyliłem i zastanowiłem, dlatego że to jest pierwszy program, który jest totalnie niezwiązany z moją profesją, bo tutaj nie trzeba było śpiewać, tańczyć, przebierać się, recytować, koncertować. To był program, dla mnie totalnie nowe pole, które wtedy się zastanawiałem, czy tam wejść, odkryć je, czy sobie podarować, ale moja wrodzona ciekawość spowodowała, że zgodziłem się wziąć udział w tym programie. Właśnie przez ciekawość, żeby zobaczyć, jak to jest robić dobre, profesjonalne zdjęcia. Zawsze stałem po tej drugiej stronie aparatu, ale szczerze mówiąc, nigdy się nie zastanawiałem, jak oni, ci fotografowie, którzy mi robili zdjęcia, jak oni to robią, że te zdjęcia tak ładnie wychodzą. Są dobrze oświetlone, kadry są bardzo korzystne i tak dalej, i tak dalej. I teraz miałem szansę tego się nauczyć i wydaje mi się, że po tych odcinkach, nie mogę powiedzieć po ilu, opanowałem tę sztukę w stopniu dostatecznym, plus w porywach do dobrego. Wszyscy robimy zdjęcia, szczególnie telefonem. Czy jak ty trafiłeś na plan, to okazało się, że miałeś jakieś podstawy, coś tam już wiedziałeś, czy wszystko cię zaskoczyło? Ależ skąd? Robienie zdjęć aparatem, który mamy, każdy z nas ma w telefonie, nie ma chyba nic wspólnego z tym, jak się pracuje z profesjonalnym aparatem, gdzie trzeba, to był właśnie jeden z wymogów podczas realizacji tego programu, że nie mogliśmy pracować na trybie automatycznym. Musieliśmy sami sobie ustawić światło, sami sobie ustawić czas, sami sobie wymyśleć kadr, czy kadry, które były nam w zadaniach, które były nam zadane. I to był totalny jakiś odjazd, bo to się nijak ma do robienia zdjęć telefonami. Jak poszło Łukaszowi w Perfect Picture, dowiecie się z TVN7, a mnie jeszcze ciekawi, jakie masz w telefonie aplikacje do przerabiania zdjęć? Słuchaj, nie mam, oprócz filtrów, które są tam jakby na stanie w tych wszystkich aplikacjach, to nie stosuję tego, bo raz nie umiem, a dwa, że filtry jakieś takie podstawowe. Ja teraz umiem obsługiwać już profesjonalne obrabianie zdjęć, ale w telefonie tego nie mam. Pytam o to, bo mam takie poczucie, że osoby medialne powinny być jakimś przykładem, na przykład dla młodych, którzy oglądają Was w sieci i pewnie niektórzy, jak oglądają zdjęcia, myślą, wow, wszyscy są tacy piękni, a to jest jednak iluzja, pewnie właśnie używanie tych wszystkich filtrów i tak dalej. Jaki jest stosunek Twój do tego? Tak, ja naprawdę, wierz mi, że mnie czasami bawi, jak wyglądam, jak oglądam moich kolegów czy koleżanki, które znam, a czasami ich nie poznaję na tych zdjęciach, które oni wrzucają do sieci, bo to jest czasami taka przeginka. No jesteśmy, kurczę, zostawmy trochę naturalności, zostawmy, jak mamy wór pod okiem czy zmarę, no to pokażmy, że mamy to i dlaczego na siłę coś przerabiać. Lepiej się pobawić, nie wiem, światłem, bo dobre światło zrobi lepszy efekt niż filtry i te wszystkie ulepszacze, które są czasami naprawdę bardzo komiczne. I może dopiero po tym programie to będzie dla wszystkich jasne, że światłem też można. Dzięki bardzo. Tak, i bardzo się cieszę. Znaczy, mam nadzieję, że ten program, który naprawdę jest przezabawnym programem, jest naprawdę czasami wzruszający i jest bardzo emocjonalny, też będzie tam jakaś taka cząstka edukacyjna, żeby na to robienie zdjęć spojrzeć troszeczkę inaczej, żeby pójść krok dalej i nie iść na łatwiznę w postaci właśnie telefonu, tylko może pomyśleć o zakupie jakiegoś aparatu i się naprawdę pobawić, bo to jest naprawdę fajna zabawa, porobić sobie zdjęcia takim profesjonalnym czy półprofesjonalnym aparatem fotograficznym.